Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na wyjaśnienie różnic pomiędzy inwerterem jedno- a trójfazowym. Zapraszamy. Główna wynikająca z nazwy różnica pomiędzy inwerterem jednofazowym a trójfazowym polega na tym, że inwerter jednofazowy przesyła całą ilość przetworzonej energii na jedną fazę, do której jest podłączony. Zwykle jest to najbardziej obciążona urządzeniami faza w budynku. Zaś inwerter trójfazowy przesyła tę energię na trzy fazy symetrycznie. To, jaki inwerter wybierzemy do naszej instalacji fotowoltaicznej, w dużej mierze regulują za nas przepisy, bo na przykład jeśli planujemy instalację powyżej 3,68 kW, no to musimy zaopatrzyć się w falownik trójfazowy, więc tutaj nie ma żadnego pola manewru. Do 3 kW malutkie instalacje często wyposażone są w falownik jednofazowy ze względów po prostu ekonomicznych, bo są tańsze jednofazowe inwertery. Natomiast ta nisza, gdzie toczą się najbardziej zaciekłe spory, jakiego inwertera użyć, dotyczy instalacji o mocy między 3 a 3,68 kW. Jednofazowy czy trójfazowy? Jakie są między nimi różnice? Zaletą inwertera jednofazowego jest niewątpliwie niższa cena, o czym mówiłem wcześniej, ale nie tylko, bo jeśli jesteśmy właścicielami niewielkiej instalacji mocy do 3 kW, złożoną z kilku modułów fotowoltaicznych, generującą napięcie około 380 V, no to są to wartości wystarczające, żeby inwerter jednofazowy sobie z nimi poradził. Jeśli chodzi o zalety trójfazowego, no to jak sama nazwa wskazuje, to równomierne rozłożenie napięcia na trzy żyły bezwzględnie pokryje nam apetyt energetyczny naszego budynku i wyniknie z tego troszeczkę korzystniejszy bilans rozliczeń z operatorem sieci. Ale o bilansie rozliczeń z operatorami będziemy mówić w osobnym odcinku, bo jest to temat dość szeroki. Reasumując to wszystko, my nie będziemy Państwa do niczego namawiać. Sami dokonacie wyboru, czy jedno, czy trójfazowy. Natomiast w tym miejscu jesteśmy zobowiązani do podania takiego suchego faktu z życia naszej firmy, a więc Afore Polska, jeśli chodzi o sprzedaż inwerterów o niewielkich mocach, 90% Państwa wyborów to są jednak inwertery trójfazowe. Przemyślcie to. Dzięki serdeczne.